sąd orzekł następująco. Oskarżonego Adama uniewinnia od zarzuconego mu czynu. Ten wyrok oznacza koniec drugiej rozprawy w sprawie śmierci Ewy Tylman z 2015 roku. Ponownie oskarżony Adam Z. został uniewinniony przez sąd. Takim wyrokiem rozgoryczony jest ojciec ofiary. Jakiego wyroku pan się spodziewał? Skazującego za nieudzielenie pomocy, przynajmniej to. Ale nie uniewinnienie. Zostawił dziecko i my nadal nic nie wiemy, rodzina nic nie wie. Przed Adamem Z. postawiono dwa zarzuty. Jednym z nich był zarzut zabójstwa. Wobec tego głównym dowodem prokuratury były zeznania policjantów, którzy w swojej notatce napisali, że Adam Z. przyznał się do zepchnięcia Ewy do wody. Sąd nie mógł materiału dowodowego oceniać, a jak wskazuje tutaj, wskazywał również to w mowie końcowej prokurator, jest to jeden z kluczowych dowodów, który stanowił podstawę zarzutu z artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego. Taka notatka zdaniem sądu nie jest dowodem, bo nie może zastąpić protokołu przesłuchania, pod którym podejrzany musiałby się podpisać. Dlatego dowód został odrzucony przez sąd wcześniej. Sąd odrzucił także zarzut nieudzielenia pomocy Ewie Tylman. Adam Z. pierwotnie zeznał, że widział ofiarę w wodzie, ale później zmienił wersję wydarzeń. Zdaniem sądu zeznania miały być niewiarygodne także z innego powodu. Wskazane miejsce, które miało dojść do upadku pokrzywdzonej do rzeki, zostało wykluczone w toku dalszych czynności, ponieważ zabezpieczone nagrania wskazały na to, iż po tej stronie mostu, w której w ogóle miało dojść do tego zdarzenia, zarówno oskarżony, jak i pokrzywdzony się w ogóle nie znajdowali. Wyrok sądu wzbudził sprzeciw pełnomocników rodziny Tylmanów. Biorąc pod uwagę to, co mówił, czego nie mówił Adam Z., nie budzi wątpliwości, że Adam Z. miał do czynienia i miał swój udział w śmierci Ewy Tylman. Tej odpowiedzi oczekiwaliśmy od sądu, dzisiaj niestety nie usłyszeliśmy. On mówi, że widział, jak Ewa tonie. Trzeba było zadzwonić po służbie, a tu się mówi, że nie ma dowodów. Jak nie ma dowodów? No, Ewa sama dowodu nie poszła. No, taka jest prawda. Pogłaskali przestępcy i tyle. To jest głaskanie. Sąd odrzucił także zarzut o nieudzieleniu pomocy z innych przesłanek, bo nie ma wystarczających, niezbitych dowodów na to, że Adam Z. znajdował się w pobliżu ofiary i że był świadomy jej niebezpieczeństwa. Faktem jest, że na ten moment dowody przeprowadzone w sprawie pozwalają nam jedynie na przypisanie tutaj, na stwierdzenie tego, że faktycznie obydwoje tutaj, to jest oskarżony i pokrzywdzony, znaleźli się w parku i mamy dowody jedynie na to, iż pokrzywdzona na terenie tego parku pozostała, a oskarżony ten park opuścił. Wyrok jest nieprawomocny. Oznacza to, że strony mogą się od niego odwołać. To już zapowiedzieli pełnomocnicy rodziny Tylmanów. Tej wersji, którą dzisiaj przyjął sąd, nie przyjmujemy jako tej, która powinna w sprawie ustalać stan faktyczny. Będziemy składali oczywiście apelację od tego rozstrzygnięcia. Mamy świadomość, że to jeszcze minie długi czas, zanim poznamy odpowiedź, co się stało z Ewą Tylman tamtej nocy. Tymczasem uniewinnionego Adama Z. nie było dziś na sali sądowej w trakcie ogłaszania wyroku. Jakub Szostakowski, Puls Dnia.